chcemy zaprosić jako radni Rady Osiedla Starówka wszystkich mieszkańców naszego pięknego osiedla, ale również mieszkańców Tarnowa i gości, którzy przybyli, na gwiazdkę na tarnowskiej Starówce. Co się kryje pod tym określeniem? Wymyśliliśmy, aby troszeczkę integrować mieszkańców naszego osiedla 28 grudnia, to jest środa, o godzinie 18, abyśmy się spotkali wszyscy na placu Sienkiewicza. To znajduje się ten plac u zbiegu ulic Mickiewicza i Brodzińskiego, koło szkoły imienia Szczepanika i pomnika Jana Szczepanika, który tam się znajduje, abyśmy wspólnie śpiewali kolędy. Chodzi nam o to właśnie, żebyśmy jako sąsiedzi zaprosili jeden drugiego, wyszli, poznali się, zintegrowali i śpiewali wspólnie kolędy, ale również chcemy, żeby mieszkańcy Tarnowskiej Starówki zaangażowali się w konkurs, który też ogłosiliśmy i zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w tym konkursie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, żeby wypieki świąteczne, czyli pierniki, które pieczemy na święta, przygotować w takiej formie, aby miały akcent Tarnowskiej Starówki. Oczywiście też zapraszamy w przebraniach, strojach jasełkowych, abyśmy faktycznie potraktowali to tak pięknie, tradycyjnie, ale również w jakimś takim barwnym wymiarze. Będziemy mieć dwa zespoły. Będzie grała kapela konnetnicza Kumotry i dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny. A mając tą okazję, że jest to okres przedświąteczny, więc pozwolę sobie w imieniu Rady Osiedla Starówka, radnych, wszystkim mieszkańcom naszego osiedla i miasta Tarnowa złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Ciepłych, rodzinnych, pogodnych świąt, wolnych od trosk i problemów. A podtrzymując i kontynuując ten nastrój, właśnie w 28 grudnia zapraszamy na nasze kolędowanie na Tarnowskiej Starówce.